Nasza kamera w tym roku kilkakrotnie zaglądała już na półkolonie letnie Stowarzyszenia Szansa, pokazując liczne formy aktywnego wypoczynku i atrakcje, jakie swoim podopiecznym przez kilka tygodni przygotowywali ich opiekunowie. Podczas drugiego turnusu półkolonii letnich dzieci wzięły m.in. udział w wycieczce rowerowej na teren byłego obozu jenieckiego Stalag 2B i poznawały tajniki Aikido. Dzięki pomysłowi Marzany Kurzynoga, uczestnicy półkolonii stworzyli także drużyny harcerskie, które miały przygotować swój totem, okrzyk oraz wybudować szałas. W czasie zajęć dzieci zdobywały także rozmaite sprawności, np. z orientacji w lesie. Akademia podsumowująca półkolonie letnie odbyła się w czwartek 21 sierpnia. Pragniemy w imieniu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodziców i kadry podziękować panu staroście Czuchowskiemu Aleksandrowi Gapa, burmistrzowi Czarnego Janowi Zieniuk i przewodniczącemu Rady Miejskiej Benedyktowi Lipskiemu za to, że dzięki waszemu wsparciu, pomocnej dłoni i otwartości waszego serca możemy bawić się i zdobywać nowe umiejętności podczas tych półkolonii. W dzisiejszym dniu mamy za zadanie zdobyć umiejętność harcerskiego śpiewaka i bezbłędnego tancerza. Każda z grup pragnie zaprezentować swój totem, okrzyk i wykonać dla państwa piosenkę i taniec. Zapraszamy na występy. Pierwsza grupa najmłodszych, Zuchów, promykami zwana, to grupa bardzo niezdyscyplinowana. Pani Danka Masztak nimi kieruje, lecz jej pomocnik Dawid często nocami baluje. I dlatego na sarniak dopiero na obiad z wielkim hukiem ląduje. Każdy promyk o tym wie! Zuchy świetnie bawią się! Zuch! Czuj! Druga grupa Zuchów, CJ-ami zwana, to grupa harcerska pani Agnieszki Gorzkiewicz. Co chodzi niewyspana, pewnie z panem Dawidem nocami baluje, choć rano na apelu zapewnia, że dobrze się czuje. Chociaż ta grupa szalona, żywa, zwariowana, w lesie buduje szałas od samego rana. La, la. Banda Rudej cały dzień leniuchuje. Tylko pani Gosia Jurewicz z panem Arturem. Ciężko za nich pracuje. Dzieci nic nie chcą robić, marudzą, gdzieś tam wariują, biegają, w siatkę grają, a oni za nich malują, kleją i szałas budują. A gdy sami już skończą, promyki pomagają, bo bardzo dobre i miękkie serce mają. Banda Rudej, wygrać chce, nigdy nie poddają się! Harcerze! Thank you.
budziła się wśród bibelotów, kurz wyłapując w suknię złoto. I tylko z domu perski dywan czasem jej puszczał perskie oko. Laleczka, laleczka, saskiej porcelany, twarz miała bladą jak pergamin, nie miała patyk ani króluje tęczowa gromada, największa, najstarsza i zdyscyplinowana. Pan Krzysztof Cup ją ćwiczy i tresuje, uczy ich aikido, chwyty pokazuje. Pani Monika mu pomaga od samego rana, ciągle narzeka, że chodzi zabiegana. Bo jako najstarsi inny program mają, dwa razy więcej pracy czasami uzupełniają. Movimiento muy sexy, sexy. Lo que se viene a sol con este baile que es una bomba. Bueno, bailar es
serdecznie od Gajcymas. Od Gajcymas. Uwaga! Dwie numer jeden. Raz. Dwa. Dwie następne. Trzy. Cztery. Dwie numer dwa. Raz. Dwa. Ja zapomniałem. Dwie strony. Trzy. Cztery. Ćwiczenie numer trzy. Raz. Dwa. Na strony. Trzy. A na sam koniec o zaprezentowanie grupy rodziców i zaśpiewanie nam piosenki proszę panią Alinkę Heppner. Samotny letni gwiazd zapłakał cicho tęsknoty i płakał długo tam i płakał bowiem samotny tym, co tu smutek miał. Miłości krwawy stał, a w lecie go nie widział i tacy płakał tam, tak radiam. Nadeszła ciemna noc, za oknem skowronek śpiewał i także jego głos przez miasto wiosnie przeleciał. Usłyszał piątkę swą, usłyszał piątkę mą, a w jesieni go nie widział i ptasze płakał sam tadyradyram. Na podsumowaniu półkolonii pojawili się specjalni goście. Wielka Mysz, maskotka Stowarzyszenia Szansa oraz Bogdan Trojanek z zespołu Terneroma. Powiem szczerze, jestem mile zaskoczony, jak pięknie to wszystko działa. Jak to wszystko fajnie jest, że ta młodzież, dzieci mają możliwości tutaj bycia i pokazania tej swojej sztuki artystycznej. Myślę, że niektórzy na pewno będą artystami. Taka dziewczyneczka, która świetnie tańczyła, pięknie miała choreografię zrobioną. No to więc, no to tyle chyba. No jesteście uzdolnieni, cudowne to jest, że możecie się tu spotykać, być i w stowarzyszeniu. Macie cudownych opiekunów, na pewno miejsce jest cudowne. Można wiele by mówić, ale no moją pasją, jak powiedziała tu pani, żeby powiedzieć, to jest muzyka i konie, zwierzęta. Od jakiegoś czasu ratuję zwierzęta niechciane, niekochane, odrzucone przez ludzi, źle traktowane. No i myślę, że tu jest ze stowarzyszeniem wspólnie coś pomyślimy, żeby w jakiś sposób tym zwierzakom pomóc, żeby te zwierzęta trafiały na takich właśnie ludzi jak wy, żebyście wy pomagali w przyszłości tym zwierzękom. Zakończone półkolonie były 18. edycją letniego wypoczynku pod egidą Stowarzyszenia Szansa. Kolejna edycja półkolonii już za rok.